Siema, dzisiaj sobie polecimy już na tego kolejnego bosika. Troszkę sobie pofarmiłem. Kupiłem ostatni item, który mi brakował. Ostatnie itemy. W zasadzie taki startowy build do endgame'u mam gotowy. Dipsy mam całkiem spoko, nie wiem gdzie to się testuje damage. Gdzieś tu będzie? Jest guild stash. Jest ciekawego? O kurde, ale shitu. Nie wiem, whatever. W każdym razie wszystko one-shotuję. Trzeba zrobić dalej fabułę, żeby mógł przejść na kolejny. Na kolejny poziom hela. No bo na tym helu jedynce to już mam pokazać, jak to wygląda. Walę sobie, o pyk. I wszystko pada tak, o nie? Także. O, tu jest Eternal Battlefield. No, mogę sobie stać w miejscu i. I strzelać, tak na dobrą sprawę. Także lecimy na bosika i te bossy już teraz myślę, że też giga łatwo pójdą. O, jeszcze wbiłem 13 level. Sobie zaraz damy levelek. Aha, i dropnąłem. Co dropnąłem? Glyfa do drzewka. Bo miałem Unstable Rifta i ten rift mnie przeniósł do dungeona. I w dungeonie tego glyfa sobie dropnąłem. Ten glyf nie jest jakiś giga super, bo on daje, chociaż w sumie daje attack speed. Na moją postać jest spoko. Daje, projectile speed, okej. Okay. No to już gorzej. Ale też daje crit strike damage. Więc to już trochę lepiej wygląda. Tu sobie w lewo poszedłem i teraz idziemy, pyk. Glyf i ten glyf działa od siły, czyli w tą siłę tutaj musiałbym dać. Jak się tego glyfa aplikuje, pyk. Dobra, no i mamy tego glyfa. Lekko zwiększa projectile speed i crit strike damage. Polecimy na bosika. No i jest bosik, zobaczymy jak ten bosik pójdzie z tym buildem. Z tymi itemami. Na razie idzie tak, no kurde. Damage myślałem, że będę miał większy. Ale no, szału nie ma. No wiadomo, to nie jest. To nie jest build pod bossy, nie? Ale wydaje mi się, że całkiem. Całkiem idzie to. Paść raczej nie powinienem. Chyba, że nie wiem, stanę sobie w tym kółku i będę stał, nie? No to może wtedy. A tak to idzie. Łatwiutko. Te minionki, które on samonuje, też padają praktycznie na hita. Ulki znowu rzuca, no i zaraz sobie padnie. Także myślę, że już do końca wszystkie bossy to raczej na chillku sobie zrobię. Bez większego problemu. No. Będę musiał popatrzeć, co ludzie dalej składają na tym, na tej Amazonce. Bo nie mam za bardzo pomysłu, co dalej składać. Także będę musiał sobie tutaj podpatrzeć, co ludzie jeszcze składają, nie? Bo, no bo są ludzie, którzy grają tysiące godzin w tę grę. Znają wszystkie itemy i wiedzą lepiej, co składać, nie? Na razie złożyłem sobie taki buildzik. No ale te itemy, no to nie kosztowały mi jakoś super dużo. Do tak naprawdę którego? 13 hero levela byłem w stanie sobie to złożyć. O, jest riftik. Pytanie, czy będzie dungeon. Będzie dungeon? Nie, jest mapka zwykła. Biorę tutaj zwykłej mapki na tym rifcie, to chyba szału nie ma, tak mi się wydaje, że... No, te mobki są takie... Dosyć słabe tutaj. Na hita padają. Także chyba po prostu skipnę sobie tego rifta. I polecę dalej. Tą fabułkę zrobić. No i wpadł kolejny levelek. Więc teraz sobie damy tutaj siłę. Żeby zboostować sobie trochę tego glyfa. Aktualnie jest 3% crit damage'u. O kurde, z tego, z tej kapliczki. Poleciał mi, uwaga. Jach. Nie wiem ile jach jest warty.
Ale wydaje mi się, że powinien być sporo warty. Chyba, że z tego wrzucę do jakiejś itemka, nie? No i mamy kolejnego bossika. Tym razem Magikarpia. Znaczy Carp Kinga. Prawie to samo. Tylko ten ma 40 milionów AP. Aha, z tego Mega Beama chyba nie jest w stanie mnie zabić. Przynajmniej taką mam nadzieję. Ja w ogóle wątpię, że jestem w stanie zginąć na tym bossie. Chyba, że może jakbym stał w tych kółkach tutaj. Może ewentualnie wtedy byłbym w stanie zginąć na nim. Ciężko powiedzieć, ale nie chcę próbować. W każdym razie. Minus 180 damage'u zostałem z Mega Beama. Także chyba, kurde, mało. Tak mi się wydaje. 20 milionów. No połowę już mamy zbitego. Bosika. Kolejny Mega Beam. Znowu 180 tylko. 15 milionów. Także na spokojnie sobie go zrobimy. I później zostanie ile jeszcze? Dwa bossy? Bo po nim chyba jest szatan. Później jeszcze ten ostatni boss. No i pytanie, czy się opłaca Valhalla robić. Bo jak się zrobi Valhalla, to jest wtedy ten bounty board. Nie wiem, czy to jest opłacalne, bo ta Valhalla trochę czasu zajmuje. Tam jest ta niefajna mechanika ze statkiem, która też może zająć trochę czasu. No i pytanie, czy to jest worth, nie? Żeby zrobić tą Valhallę. Co to jest? Tu jest potrzebny Ruby Key. Ja dropnąłem jakieś klucze. Devil's Key mam tylko. Czyli nie wejdę tutaj. Jeżeli chodzi o itemy, jakie dropnąłem, to koronka tier A. No to syfy. Poison skill damage. Nie no, lipa jest ogólnie, jeżeli chodzi o te itemy. Oni mogliby też przerobić trochę itemizację, żeby mniej się liczyły sataniki i te, i heroiki. No, żeby jakby, bo tu jest trochę jak w Diablo 3, że tylko się nosi sataniki, heroiki i tak dalej, albo ewentualnie rune wardy. Żółte itemy w tej grze nic nie znaczą, one są totalnie do wywalenia z tej gry, nie? To jest trochę słabe.